Z tej strony Basket i witam was w kolejnym odcinku serii My Skills. Jest to seria, w której wy, moi widzowie, wrzucacie na grupę na Facebooku filmiki ze swoimi umiejętnościami z hashtagiem My Skills. To jest bardzo ważne, bo tylko takie filmiki akceptuję na grupie i oglądam. Później wszystkie filmiki oczywiście oglądam tutaj na odcinku i razem wspólnie decydujemy, które umiejętności widza były najlepsze. W opisie macie link do grupy, a w przypiętym komentarzu macie link do ankiety, gdzie możecie decydować na najlepsze skillsy w dzisiejszym odcinku. I tak. Tak, ostatnio rywalizowaliście o tą piłeczkę, czyli tarmaczka takiego fajnego gumowego, więc sprawdźmy, kto ją wygrał. Results i uwaga, 1,57 plecak tyłem. Okej, okay, czyli plecak tyłem na Lowrimie wygrał Maciek, bo chyba tak miałeś na imię. Oczywiście po nagraniu tego filmu skontaktuję się z tobą. Oczywiście osoby, które mi nie wierzą, że się kontaktuję ze zwycięzcami, tutaj macie screeny. Ale wy oczywiście przyszliście po więcej, dlatego w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, będziecie rywalizować o to. Czyli takie ściereczki, którymi możecie czyścić swoje buty. One są od Krepa, tutaj z NBA, jak widać. Słuchajcie, sztuk jest chyba 12. Zobaczcie, tak to wygląda. One są w ogóle w takich fajnych folikach. I gość w sklepie mi powiedział, że on na przykład sobie jedną trzyma zawsze w portfelu albo w kurtce. To jest spoko opcja, bo wiadomo, teraz jest wielka chlapa, zima, także jeżeli ktoś jest butowym freakiem, no to myślę, że to jest na pewno bardzo fajny podarunek. I co, mogę wam życzyć tylko w tym odcinku powodzenia, zobaczymy, kto to wygra. Dobra, pamiętam, że ostatnim filmikiem był ten z Monster Dunkiem na kosz, także lećmy dalej do Adama, który... Oj, ten post chyba pamiętam, bo tu się kilka osób spięło. Zobaczmy, co tu w tym filmiku. Okej, okay, tu jakaś pompka. Jakie przejście w ogóle. No, tutaj takie zagrywki streetballowe, wsadzik na Lowrima. Tu jakiś dwutak, potężna paczka z lewej ręki. Generalnie widzę, że fajnie młode chłopaki sobie grają na zajawce. Bardzo fajnie, dzięki Adam za filmik. Lećmy dalej do Gracjana, który wrzucił filmik, widzę, z meczu. Okej, okay, co tutaj się dzieje? Jest akcja po drugiej stronie. Okej, okay, steal, kontra w sliwach. Crossover. No tego się nie spodziewałem. Ale pizgnął, nie? Popatrzmy jeszcze raz, leci tu kontra. Ja myślałem, że ty wejdziesz tutaj jakiś fajny Eurostepik robił czy wsada. A tu bang, czapa. Ładnie, siatkóweczka była grana. Fajnie, dzięki Gracjan za filmik. Fajna akcja, naprawdę. Lećmy dalej do Aleksandra. Okej, okay, jakieś tutaj triczki, crossovery. Tutaj step back, pół dystans. Była radość, ale no też obrońca nie doskakiwał, dlatego można powiedzieć, że miałeś tutaj czystą pozycję. Ale bardzo fajnie, dzięki Aleksander za filmik. I lećmy dalej do kolejnego Aleksandra, tylko kilka lat młodszego. Widzimy, że tutaj bardzo fajny podjazd masz. Jakiś dziwny narzut, ale jest dwutakcik. Tu jeszcze ładny półdystans, podniesiona noga. Dzięki, Aleksander. Fajnie, że łapiesz dopiero zajawkę. Jeżeli ktoś ci komentuje na grupie, że słaby filmik, to się tym nie przejmuj, bo liczy się to, że ty łapiesz zajawkę, a kiedyś w ich wieku też będziesz i będziesz grał lepiej. Dobra, lećmy dalej do Łukasza. Zobaczmy, co Łukasz nam tu pokaże. Tutaj normalnie widzimy, że jest jakiś hoodie, ziomal. Znowu półdystansik, czyli casualowa giereczka. Tutaj jeszcze jakiś hack. Fajnie, dzięki Łukasz za filmik, ale no raczej nie wygrasz, bo ludzie nie będą głosować na zwykłe dwutakty. Dobra, lećmy dalej, tu widzimy, że jest jakiś filmik z domu. Z góry sorry za moje miny do nagrywania tego filmiku, ryzykował życiem. Ale czemu ryzykowałeś, bo co, rodzice? Wiadomo, niektórzy nie mają możliwości wyjść na boisko, więc grają sobie po prostu w domu. Lećmy dalej do Kacpra. Okej, okay, tripla, coś jeszcze? A i tripla kolegi, fajnie, fajnie, fajnie. Tu przynajmniej jakieś ciekawsze, kreatywne podejście do zwykłej trójeczki. Szanuję, dzięki Kasper za filmik. Lećmy dalej do Piotrka, który tutaj jeszcze w jesieni grał. Tu jakieś potężne crossovery, w Vansach jest w ogóle grane. O nie, okej, ale to w ogóle jakaś taka mała piłka się wydaje, nie? Jakby to była piątka. A nie, może to tylko po prostu przez ten kąt kamery. Dzięki za filmik, lećmy dalej do Huberta. O, matko, jaki str...
straszny kosz bez siatki i to jeszcze chyba na łańcuchach, ale fajny reverse layup. Dzięki Hubert za filmik, kolejny filmik z domu. Dunk 360, fajnie Bartek, że łapiesz zajawkę. Ponownie, jeżeli ktoś ci będzie pisał jakieś głupie komentarze, to się tym nie przejmuj. Nie, strasznie śmieszne są takie filmiki, bo no młodzi mają zajawkę i chcą pokazywać, że cały czas coś robią, co oczywiście jest fajne, ale no słuchajcie, no raczej jak kozgujecie sobie pod nogami, nie macie szans, żeby ludzie na was głosowali, więc wiecie, postarajcie się, pójdźcie na boisko, rzućcie coś fajnego, może jakiś triczek, ale bardzo się cieszę, że łapiecie zajawkę, nawet w zimie, nawet w pokoju. Tutaj kolejny ziomek z podjazdem, o kurde, ale blisko auta w ogóle rzucasz. No myślę, że trójeczka była wsadzona, lećmy dalej do Dawida. Zobaczmy, co tutaj jest grane. Kurde, tutaj jaki profesor normalnie. O nie, to też są straszne kosze, ale widzę, że wpadła połowa, więc fajnie. Tu jeszcze jakiś Steph Curry distance i cieszynka. Ale w ogóle fajnie, że nagraliście to na takim fisheye'u, bo mega fajnie to wygląda. Dzięki Dawid za filmik. My lecimy dalej do Kacpra. Zobaczmy, tu jest jakiś filmik z turnieju. Okej, szybkie. Uuu! O nie, nie wpadła. Ale tu poleciał Ankle Breaker. Mocne, mocne. No mega szkoda, że ci nie wpadła. Ale dzięki Kacper za filmik. Fajne skillsy. No i lećmy, słuchajcie, dalej do ostatniego już filmiku w tym filmie. Co jest? Strasznie szybko dzisiaj to minęło. Jaki filmik w ogóle z trybun. Strasznie daleko jest to nagrane. Ale dobra, zobaczmy. Tutaj chyba będzie jakiś wyskok o piłkę. Okej, jest szybka akcja w meczu. Nie wiem, czy to jest jakiś niesamowity skills, bo zrobić zwykły tutak, ale no fajnie, że wiadomo, pod presją przeciwnika zapunktowałeś. Jeszcze napisał w czerwonej koszulce, to ja. Dzięki, byśmy się nie zorientowali. Dobra, słuchajcie, no to jak widzicie, wyczerpałem pulę filmików w tym filmie, także no dogrywajcie kolejne, bo nie będę miał z czego nagrać kolejnego filmu. Wychodźcie na boiska, albo może jak macie jakieś stare filmiki, wrzucajcie na grupę Basket Squad, oczywiście macie link w opisie, hashtag MySkills, no i do wygrania będziecie mieli w przyszłym odcinku no już coś innego, ale pamiętajcie, w tym odcinku była rywalizacja o te ściereczki, a w przyszłym będzie coś równie fajnego, także ja się z wami żegnam, widzimy się oczywiście jutro, Daily leci dalej, do następnego, siema! W ogóle właśnie skończyłem edytować ten film i zorientowałem się, że nie sprawdziłem, ile głosów dostały moje skillsy, czyli... Ej, ten kosz tam robi mi jakieś dziwne akcje, z ilu metrów będę rzucał? Tak, z 17. Boże, jaki cringe, kto to w ogóle jest? Ej, czekajcie, ja go chyba zbanuję na tej grupie. Ale nie, dobra, zobaczmy najpierw, czy trafi. Dobra, sprawdźmy tutaj ankieta i results. Gdzie to jest? 7-2. Trzecie miejsce mamy. No, no to muszę wszystkim podziękować za głosowanie na moje skillsy.